Cześć! Mam na imię Hubert i zawsze zależało mi, żeby zbudować perfekcyjnie umięśnione ciało. I dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają i są tutaj pierwszy raz, to pozwólcie, że wytłumaczę wam, co to ma w ogóle wspólnego z tytułem dzisiejszego filmu. Widzisz, to byłem ja jakieś 12 lat temu. Miałem wtedy 18 lat i ważyłem jakieś 55 kilo. Wszystkiego się bałem, wszystkiego się wstydziłem, byłem chudy, no i miałem sporo kompleksu. Wtedy w ogóle nie wiedziałem, jak mam ćwiczyć, co mam robić. Byłem w tym wszystkim po prostu szalony. Teraz jak większość takich historii, pewnie domyślasz się, co się stało później. Zacząłem chodzić na siłę. Pokochałem ten sport i tak jak czas mijał, w końcu zacząłem obserwować swoje pierwsze efekty. Byłem zajarany, ale podczas całej mojej sylwetkowej podróży cały czas dospierał mi jeden problem. Kompleks, który nie dawał mi spokoju. Moje jedno ramię było po prostu większe od drugiego i może dla ciebie to być naprawdę śmieszne, ale stary, dla mnie to był wtedy naprawdę poważny problem. Serio. Być może ogląda mnie teraz osoba, która również ma ten sam problem. I to, co ja ci mogę obiecać, stary, to po obejrzeniu tego materiału będziesz mógł szybko po prostu to ogarnąć, więc nie przedłużając. Pewnie słyszałeś to milion razy, ale pozwól, że powiem ci to jeszcze raz. Poprawna technika to jest klucz. To jest klucz, na serio. Dla mnie zawsze liczyło się jedno. Im więcej weźmę na łapy, tym po prostu lepiej. Nie o to tu chodzi. Chcę, żebyś po prostu coś zapamiętał. Ego zostawiamy w szatni. Wykonując ćwiczenia na łapy, gdzie używasz obu rąk jednocześnie, musisz po prostu skupić się na spowolnieniu ruchu i równomiernym obciążaniu obu rąk jednocześnie. I gdy dochodzi do momentu, w którym zaczynasz się po prostu męczyć, upewnij się, że po prostu koncentrujesz się na słabiej umięśnionej ręce, aby zachować technikę i uniknąć przenoszenia ciężaru na ramię dominujące. Kumasz? Ta wskazówka jest naprawdę ważna i już jesteś w stanie w jakiś sposób poprawić swoją dysproporcję rąk. Ale to nie koniec, idziemy dalej. Słuchajcie, ja od kiedy pamiętam zawsze szedłem na łatwiznę. Kiedy zaczynałem trening, po prostu wbijałem się na siłkę i zamiast kierować się na najważniejszą sekcję na siłowni, czyli sekcję z hantlami, ja po prostu zawsze wybierałem maszynę i legendarną bramę. To był błąd. Atle zmuszą twoje ręce do po prostu zwiększenia siły i równomiernego wzrostu, ponieważ nie możesz użyć silniejszego ramienia, żeby zrekompensować sobie słabsze ramię. I jest to główna zaleta handli, która nie tylko działa w przypadku rąk. Możesz to również zrobić na plecy, na klatkę, na barki i tak dalej. Handle to jest po prostu stos. Jeśli nie trenujesz handlami w ogóle lub po prostu możesz używać je raz albo dwa razy w tygodniu, rzucam ci wyzwanie. Chcę, żebyś opierał swój trening nie na handlach przez następne 6 do 8 tygodni i naprawdę zobaczysz różnicę, jak goni się twoja dysproporcja, tym jak budujesz siłę obu ramion i o wiele więcej. Nie bój się tych handli stać. Single arm pushdown na wyciągu. One arm biceps curl. To są naprawdę kozackie ćwiczenia, w których trenujesz tylko jedną rękę. I robiąc takie ćwiczenia, w których ćwiczysz jedną stronę, na początku swojego treningu możesz jednakowo zmęczyć każde ramię, każdą rękę, każdy biceps, kiedy jest on jeszcze w swoim świeżym stanie, kiedy jeszcze nie jesteś zmęczony. Taka prosta zmiana pomoże ci zbudować siłę w obu ramionach i zmniejszy predyspozycję bardziej umięśnionej ręki do przejmowania kontroli na początku treningu. I zmiana kolejności ćwiczeń w ten sposób może po prostu pomóc ci w poczuciu tak zwanego mind-muscle connection, a to zjawisko, przyjacielu, pomoże ci poczuć, że obie twoje ręce pracują jednakowo. Jeśli ja miałbym dzisiaj wybrać ze wszystkich wskazówek tylko jedną, to na pewno jest ta. Ponieważ trenowanie słabszej ręki zawsze na początku w ćwiczeniu to jest po prosta zmiana do wdrożenia. Wystarczy sobie wgrać to w głowę i złapać dobry nawyk. Wykonując ćwiczenia, w której używasz tylko jednej ręki, zawsze zaczynaj od tej słabszej, bo wtedy będziesz miał po prostu pewność, że wykonujesz dobrej jakości powtórzenia, kiedy jeszcze jesteś najświeższy, kiedy jeszcze jesteś dopiero na początku treningu. Być może ty cały czas będziesz w stanie wykonać jakby więcej powtórzeń tą silniejszą ręką, ale musisz sobie coś zapamiętać. O wiele lepiej jest wykonać lepsze powtórzenia słabszą ręką, kiedy jesteś jeszcze świeży, niż być zmęczony
podczas wykonywania ćwiczenia słabszą ręką. A za każdym razem, kiedy wykonujesz ćwiczenie, w której używasz tylko jedną rękę, czyli na przykład wiosłowanie jednorącz, uginanie na triceps na wyciągu jednorącz, uginanie na biceps jednorącz, każdym z tych ćwiczeń zazwyczaj zaczyna się po prostu ręką dominującą, a teraz spróbuj to zamienić i zacznij trenować je twoją słabszą ręką. Widzisz, każdy z nas ma jedną rękę dominującą, w której wykonuje większość czynności życia codziennego. Te czynności, które niekoniecznie związane są z siłownią, bo to może być na przykład tylko noszenie dziecka albo noszenie torby z zakupami, one budują twoją dysproporcję. Wtedy jedna ręka zaczyna być silniejsza od drugiej i to jest normalne. I jeśli wdrążysz te wskazówki, o których powiedziałem dzisiaj, czyli jeszcze raz, zwracaj uwagę na poprawną formę. Najpierw rób ćwiczenia, gdzie trenujesz jedną rękę. Wdrąż ćwiczenia z hantlami. Trenuj słabszą rękę na początku i dodaj dodatkowy set na słabszą rękę i w mgnieniu oka zaobserwujesz, jak ta dysproporcja się zmniejsza. Chciałbyś zobaczyć, jak zbudować kozackie łapy. Wszyscy chcemy kozackie łapy. Nie muszę, nie. Sprawdź ten film. Z głębi mojego serca bardzo ci dziękuję, że ze mną zostajesz do końca, że wybierasz mnie. Jeśli ci podobał ten film, zostaw komentarz. Jeśli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj. Pamiętaj, obserwuję cię i liczę na ciebie.